Cześć, witam z Kasmatesy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do takiej nieco nietypowej recenzji, ponieważ będzie to recenzja mini piły łańcuchowej, piły bezprzewodowej zasilanej z akumulatorów. Jak wiecie, zbliża się wiosna, więc czas zmożonych prac w ogrodach, na działkach, w sadach, przycinanie drzewek i tego typu rzeczy. Dlatego też myślę, że może Was ten temat zainteresować. Ja sobie tą piłę sprowadziłem ze sklepu Banggood i może teraz na początek na chwilę się przenieśmy do tego sklepu. Pokażę Wam, jak tutaj ta piła wygląda po złożeniu. Pokażę Wam jej specyfikację techniczną, parametry, a następnie już przejdziemy sobie do złożenia tej piły oraz do testów praktycznych. Zobaczymy sobie na zewnątrz, jak wygląda cięcie, na przykład przycinanie gałęzi za pomocą właśnie tej mini piły elektrycznej. Tak więc zapraszam do recenzji. Jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood i jak widzicie, piła na chwilę obecną kosztuje 174,58 zł. Jest tutaj w bardzo dobrej promocji, więc myślę, że jest to dobry moment, żeby się nią zainteresować. Tym bardziej, że w cenie mamy dwie baterie, dwa akumulatory. Za chwileczkę Wam to pokażę na żywo. Jeżeli chodzi o parametry techniczne tej piły, 800 W, jeżeli chodzi o moc. Baterie po 2500 mAh, no i te baterie powinny nam wystarczyć. Jedna bateria na 1,5 godziny pracy, czyli zabierając ze sobą komplet tych dwóch baterii, powinniśmy móc przez 3 godziny sobie tutaj spokojnie pracować z wykorzystaniem tego urządzenia. Możemy przecinać tutaj drzewo do tutaj grubości 100 mm, czyli 10 cm. Myślę, że do przecinania gałęzi świetnie się będzie nadawała. No i cóż, zobaczmy tutaj te slajdy. Tutaj macie pokazane właśnie zastosowanie tej piły, zestaw, jak wygląda. Następnie mamy tutaj informacje na temat właśnie tego łańcucha tnącego. Sposób tutaj naciągu tego łańcucha, regulacja, ale to sobie za chwileczkę zobaczymy już na żywo. Bateria wymienna, oczywiście wypinana, za chwileczkę też Wam ją pokażę. I tutaj możecie zobaczyć jeszcze, jak ta piła wygląda po złożeniu. No myślę, że tutaj małe, zgrabne urządzenie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Tyle odnośnie specyfikacji technicznej. Teraz zobaczmy sobie, co otrzymujemy w zestawie, jak to urządzenie zostało wykonane. Oczywiście to jest główny element naszego urządzenia, naszej piły. Wykonane oczywiście z tworzywa sztucznego, ale całkiem solidnego. Może nie jest to jakaś najwyższa jakość, natomiast jest to naprawdę mocne, solidne tworzywo, więc to jest na pewno plusem. Dobrze wyprofilowana jest tutaj ta rękojeść do trzymania i to też myślę, że będzie dobrze się z tego korzystało. Przycisk power tutaj pod palce, natomiast tutaj widzę już jeden problem, mianowicie nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia tego przycisku. On się od razu nam wciska, czyli od razu uruchamia nam urządzenie, co powoduje, że no niestety, gdybyśmy po prostu przypadkowo nacisnęli sobie przycisk, trzymając gdzieś rękę blisko tutaj tego łańcucha tnącego, no to tutaj nieszczęście oczywiście gotowe. Więc to jest, myślę, że minusem. Zobaczymy sobie, jak to będzie w praktyce. Co ponadto? Mamy tutaj oczywiście miejsce do zamontowania prowadnicy, które jest w zestawie, oraz oczywiście łańcucha tnącego. To wszystko mamy oczywiście tutaj niezmontowane, więc będziemy musieli sobie wszystko zmontować już samodzielnie. Oczywiście tutaj od dołu wpinamy akumulator, baterię. Zobaczcie, tak jak w każdej wkrętarce, możemy to wpiąć, postawić. Więc tutaj myślę, że dobrze to zostało rozwiązane. W zestawie mamy też zapasową baterię, tak jak widzieliście, więc tutaj pod tym względem powinno być w porządku. Jest też ten element plastikowy, który musimy przykręcić tutaj od góry, który będzie nas chronił przed wszystkimi tutaj tymi wiórami, które będą się sypały podczas cięcia. W zestawie jest też śrubokręt do regulacji naciągu łańcucha. Za chwileczkę sobie go zamontujemy. No i klucz tutaj też do tutaj zdjęcia tej przedniej pokrywy. No i oczywiście zasilacz, którym będziemy sobie ładowali te baterie. Zasilacz, nie wiem, bardzo lekki, praktycznie nic nie waży, więc nie wiem, co tam w środku się znalazło. Zobaczymy, jak on będzie ładował. Powinien według tutaj producenta w 3 godziny naładować nam jeden akumulator. Czy tak będzie? O tym się oczywiście już przekonamy podczas pracy i dłuższego użytkowania tej piły. No i w zestawie jeszcze jest instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi, zobaczcie, jest w języku angielskim, natomiast nie ma tutaj praktycznie żadnego rozrysowanego schematu, jak zamontować tutaj tą prowadnicę, jak zamontować ten łańcuch tnący. Będziemy musieli to już niestety zrobić sami, więc tutaj trochę minus, jeżeli chodzi o
tą instrukcję. Ogólnie, jak widzicie, ten zestaw jak na 170 zł, no, wygląda całkiem nieźle. W takim razie teraz sobie spróbujmy ją poskręcać, tą piłę, i za chwileczkę sobie już przejdziemy do testów praktycznych. Tutaj mamy, jak widzicie, silnik, miejsce do zamontowania prowadnicy. Zakładamy łańcuch na prowadnicę, zakładamy łańcuch na tą zębatkę, którą tu widzicie. No i teraz oczywiście tutaj od góry zakładamy osłonę, no i przykręcamy tą śrubę zabezpieczającą osłonę. Możemy oczywiście ją tutaj dokręcić tym kluczem, który jest w zestawie, żeby to wszystko mocno się trzymało. No i ok, tutaj mamy już wszystko złożone. Jak widzicie, łańcuch jest tutaj naciągnięty, natomiast ten naciąg możemy regulować za pomocą właśnie tej śruby, którą tutaj powinniście teraz widzieć tutaj obok łańcucha. I teraz możemy tutaj zwiększać lub też zmniejszać naciąg właśnie samego łańcucha. Tak wygląda piła po złożeniu. Jak widzicie, no, prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście mamy tutaj to krótkie ramię, o którym Wam wspominałem. Do 10 cm możemy ciąć materiały. Mamy regulowaną prędkość działania tutaj tego łańcucha. Regulujemy poprzez wciśnięcie przycisku mniej lub bardziej. Zobaczcie, jeżeli go wciśniemy lekko, ona będzie nam się tutaj wolno kręciła. Jeżeli wciskamy mocniej, obroty się nam zwiększają do tutaj bardzo dużych. No i tak jak wspominałem, ten minus, nie ma tutaj żadnej blokady zabezpieczenia tego przycisku, więc musicie bardzo uważać po prostu, żeby sobie go gdzieś przez przypadek nie przycisnąć, trzymając gdzieś rękę w pobliżu noża. Tyle odnośnie tutaj tej budowy konstrukcji. Teraz sobie przejdźmy już do testów praktycznych. No dobrze, ja jestem już po pierwszych testach tej mini piły łańcuchowej. Zresztą mogliście zobaczyć tutaj w materiale wideo, jak ona sobie poradziła, jeżeli chodzi o przycinanie gałęzi. No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście urządzenie spełniło moje oczekiwania. Jest małe, lekkie, zgrabne. Bardzo dobrze radzi sobie z cięciem gałęzi do 10 cm. Jak widzieliście, szybkie działanie tego urządzenia. Długa praca na bateriach. Ja tutaj nieco już testowałem sobie tą piłę i na takiej jednej baterii bardzo długo ta piła mi pracowała. Tak naprawdę jeszcze nie rozładowałem tej pierwszej baterii, więc nie wiem do końca, na ile te baterie wystarczą, ale na pewno na długi okres czasu. Jedyny tutaj minus, jeżeli chodzi o tą piłę, to tak jak wspominałem już wcześniej, nie mamy tutaj żadnej blokady tego przycisku, więc musimy bardzo uważać, żeby sobie gdzieś, wychodząc na przykład na drzewo, przez przypadek nie przycisnąć tego przycisku. No i tutaj nie wiem też, jak będzie, jeżeli chodzi o ten łańcuch, czy będą jakieś części zamienne, bo tego jeszcze nie sprawdzałem, czy będziemy mogli sobie dokupić gdzieś ten łańcuch tnący. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba raczej nie będzie z tym jakichś większych problemów. Podsumowując, za około 170 zł otrzymujemy naprawdę bardzo szybką, wydajną, dobrze działającą, bezprzewodową mini piłę łańcuchową. No i myślę, że taka piła przyda się każdemu, kto ma jakiś ogród, działkę, jakieś drzewka do przycinania, więc jak najbardziej Wam mogę to rozwiązanie polecić. Link do sklepu, do piły znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!